Minął już ponad miesiąc od premiery Cywilizacji 6, więc temat się trochę przeterminował, ale gra na tyle mi się podoba, że pozwolę sobie wyrazić opinię, co moim zdaniem o niej sądzę. Co więcej, właśnie trwają przeceny na Steamie, więc może będzie szansa wyrwać najnowszą Cywilizację bądź jej poprzednią część w okazyjnej cenie, więc jeśli nadal zastanawiasz się nad zakupem, to może ja rozwieję twoje wątpliwości. Na sam początek powiem, że jeśli jeszcze nie graliście w Cywilizację, a choć trochę lubicie gry strategiczne, to czym prędzej kupujcie najnowszą część, a jeśli szkoda wam kasy, to w dobrej cenie można dostać piątą część, czyli poprzednią, z całym zestawem dodatków. Jeśli jednak graliście w poprzednią część i nadal nie jesteście przekonani do zakupu nowej, to czas na kilka argumentów za i przeciw. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą w stosunku do poprzedniej części jest oczywiście grafika. Tak, jest pseudokomiksowa, kolorowa i pełna małych elementów i szczegółów. Mnie się to po prostu mega podoba. Fakt faktem, poprzednia część nadal nieźle się prezentuje, ale nowa grafika była już tej serii zdecydowanie potrzebna. Druga ważna sprawa to zmiana lub dodanie różnych mechanik w grze. Dla przykładu jedną ze zmian wprowadzonych w nowej części jest budowa dróg, która tym razem odbywa się poprzez wysłanie karawany do innego miasta. Inną zmianą tego typu jest budowniczy, którego umiejętność budowania ulepszeń jest skończona i standardowo starczy tylko na 3 ulepszenia. Ponadto mamy też całkiem nowe mechaniki, a jedną z nich jest system specjalnych dzielnic, które odpowiadają kierunkowi rozwoju naszej cywilizacji. Mamy militarne, naukowe, kulturowe, rozrywkowe i kilka innych. To w tych dzielnicach dopiero będziemy budować specjalistyczne budynki, a nie tylko w naszej stolicy, przez co totalnie inaczej musimy planować rozwój naszej cywilizacji i naszego kraju. Trzecia duża zmiana to dwa drzewka rozwoju. Mamy jedno od technologii i drugie od ustrojów społecznych. Technologia działa tak jak w poprzedniej części, odblokowując nam kolejne budowle czy jednostki, które możemy stworzyć. Ustroje społeczne natomiast to różnego typu bonusy, które wspierają nas w różnych sferach rozwoju naszej cywilizacji. Na przykład przyspieszają zdobywanie doświadczenia, ograniczają koszty produkcji jednostek, ułatwiają wpływanie na miasta państwa i tym podobne. Ostatnią z dużych zmian to system Eureki. Teraz prawie każda technologia i ustrój społeczny ma opisany warunek, który jeśli spełnimy, to czas na wynalezienie danej technologii zostanie skrócony. Co oznacza, że gra niejako daje nam masę takich mini questów, które możemy realizować, żeby przyspieszyć rozwój naszej cywilizacji. No ale oczywiście gra nie ma samych zalet. Podobnie jak w poprzedniej części, szybki rozwój i dużo decyzji do podjęcia na początku gry trochę zwalnia w późniejszym etapie rozrywki i gra robi się odrobinkę nudna. Ponadto sztuczna inteligencja pomimo kilku update'ów od premiery nadal troszeczkę wariuje. Niby jest zbudowany system, gdzie każdy z liderów innych cywilizacji ma swoje preferencje do tego, z kim będzie się sprzymierzał, a z kim walczył, w zależności od całej masy elementów, tak jak twoje bogactwo, wielkość armii, intensywność eksploracji świata i inne. Ale przynajmniej w moim przypadku często zdarzało się, że koniec końców pół świata wypowiadało mi wojnę, bo postawiłem miasto za blisko czyichś granic. I to szczególnie na wyższych poziomach trudności. Tak więc, jeśli nigdy nie grałeś w Civkę, a masz większy budżet, to śmiało kupuj najnowszą część. Jeśli nie, to według mnie można chwilkę poczekać, aż gra nie będzie w cenie tytułów z konsoli i wtedy dopiero kupować. Niemniej, jest to bardzo dobra gra, dopracowana prawie w każdym calu i na pewno nie będziecie żałować zakupu. Szczególnie jeśli lubicie gry strategiczne. Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj mój kanał i pomóż mi dotrzeć do szerszej publiczności. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.